Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi, a dzisiaj mam wielką przyjemność ustosunkowania się do całej masy komentarzy, które pojawiły się przy odcinku 605. To był odcinek poświęcony temu, jak Rosja budowała Czołg, armata i co z tego wszystkiego wyszło. Komentarze są bardzo ciekawe, ale też pozwalają na dosyć głęboką taką dozę refleksji i dotknięcie bardzo istotnych czynników. Naszej analizy rzeczywistości. Jednym z takich czynników jest płytkie jej widzenie, ja to nazywam redukcjonistyczne, czyli sprowadzanie wszystkiego do jednego czynnika i tyle. Nie widzenie, że to są wszystko różne, subtelne wpływy bardzo wielu czynników. Pojedynczego patrzenia na państwo. Rosja to Rosja, wszyscy Rosjanie są albo biali, albo czarni, nikt nie dostrzega tego, że państwo jest dokładnie tak jak organizm człowieka. Jest oczywiście zbudowane z ludzi, organizm człowieka z komórek, ale te komórki czy ci ludzie są zupełnie różni. I jedną z głównych tez fizyki życia, którą opublikowałem. Już w książce w roku 2009 było powiedzenie, że argentyński policjant z polskim policjantem albo rosyjskim policjantem ma o wiele więcej wspólnych cech niż. Polski policjant z polskim na przykład prawnikiem. Że to są właśnie tutaj trzeba szukać tego, tego postrzegania. Nie można po prostu twierdzić, że Rosja jest albo B, albo Cacy, a Polska jest do D, albo no po prostu to jest taka stara typowa zagrywka według mnie i rządzących i mediów, żeby w ten sposób łatwo dzielić społeczeństwa. Po prostu na organizmy, a państwo też jest takim dużym organizmem, Należy patrzeć z punktu widzenia multidyscyplinarnego wpływu wielu czynników stanów równowagowych między różnymi czynnikami, które działają na zasadzie. Dylematów, czyli jeżeli zrobimy tak, to jedne korzyści, ale jedne wady, jak zrobimy inaczej, to inne korzyści, i inne wady, no i co tu wybrać? To są właśnie te dylematy. No ale jedźmy do armaty, do tych wszystkich komentarzy. Będę naprawdę miał przyjemność ustos ustosunkowania się do nich. Mam nadzieję, że nikogo nie urażę, aczkolwiek czasami chciałoby się zakrzyknąć, człowieku, co ty takie głupoty. Wypisujesz. Pogrupowałem sobie te komentarze tak w miarę tematycznie, może nie w stu procentach dokładnie, ale jakaś tam tematyka ich łączy. Atak na Rosję. Krzysztof Dobrzycki, 42,76. Jaki ten czołg jest, to jest, ale Rosja umie zrobić czołg sama a Polska nie umie zrobić nawet motorynki. Na naszym miejscu doradzam więcej wstrzemięźliwości w krytyce Rosji, a poza tym Rosjanie na swoim ponoć słabym sprzęcie i tak jak na razie wojny nie przegrywają. Więc głównym celem tego mojego artykułu, tego materiału 605, nie była wcale krytyka Rosji, lecz pokazanie, jak rządzący rozkradają pieniądze społeczne i jak ten proces potrafi doprowadzić kraj do ruiny. To jest proces uniwersalny stosowany przez rządzących na całym świecie. Czasem, tylko społeczeństwo go potrafi mniej, tak jak na przykład w Rosji lub Bangladeszu, lub w stopniu bardziej większym ograniczyć, tak jak na przykład robią to Szwajcarzy czy Anglosasi. Echem, także to był mój główny cel, a to, że użyłem Rosji, proszę państwa, Rosja jest gorącym tematem i jak się pojawił tytuł Ruski Mir, no to kliknęło nań prawie 10 tysięcy osób. Natomiast jak mówimy dokładnie o tych samych procesach i podajemy te procesy, jak one działają na przykładzie Bangladeszu, no to ogląda raptem 300 w porywach 400 osób. No i to też wszyscy nie do końca. Także po prostu być może właśnie, akurat dzisiejsza Rosja jest bardzo dobrym nośnikiem takim. Medium, które tłumaczy pewne procesy społeczne, i według mnie tak należy patrzeć na kanał Paferę. To, że użyłem Rosji, znam język rosyjski, dużo oglądam materiałów robionych przez Rosjan, <grym> nawet w, w Rosji. Dzisiaj na przykład oglądałem film, w którym Rosjanie mówili, że e, wojska rosyjskie w terenie kurskim, w, w tej w obłaści, czyli, <grym> czyli powiedzmy w województwie kurskim, mają się bardzo dobrze, wypierają Ukraińców. Z kolei. Ukraińcy mówią, że też się mają dobrze i wypierają Rosjan. Także nie można opierać się na jednej stronie, tylko trzeba raczej szukać, właśnie pewnych takich uniwersalnych, zmiennych, takich jak w fizyce, prawa fizyki, obiektywne wydarzenia. Tak, no wiadomo, Ukraińcy są na terenie rejonu Kurskiego, no i są, no i tam jak na razie nie zostali wyparci. W związku z tym to jest ten fakt i to jest prawda. A to, czy akurat są w ataku, czy są w obronie, to jedna albo druga strona może spokojnie, spokojnie zakłamywać. Także myślę, że raczej, właśnie tak jak mówię, warto opierać się na tych punktach stałych, a nie na tym, kto coś powiedział. No i. W tym punkcie jeden z, jeden z komentatorów odpowiedział zresztą, co mnie bardzo ucieszyło, u nas na Izerze też się wielu dorobiło. Proszę Państwa, to jest właśnie ten proces, o który mi chodzi, pokazanie, że rządzący rozkradają po prostu, że dla nich budowanie czegokolwiek jest tylko i wyłącznie pretekstem do tego, żeby. Capnąć jak najbardziej, jak najwięcej pieniędzy publicznych. I tutaj miałem kiedyś. Byłem na jakiejś konferencji. Był profesor, chyba Kuś takie, no, z Częstochowy. I on kiedyś podał takie, właśnie na tej konferencji podał takie, takie bardzo fajne hasło. Państwo nie powinno być biznesmenem. I ja uważam, że dokładnie tak to powinno być, że nie może państwo angażować się, być właścicielem zakładów, angażować się w to wszystko, tylko powinno wszystko rozstrzygać na zasadzie przetargów. Powinno być takim menadżerem. Ja dodałem, że państwo powinno być strażnikiem zasad. I to, według mnie, to jest też kolejna myśl, którą właśnie Państwu e, chcę przekazać. E, w, tym, w tej grupie też atak na Rosję: Piotr Bartoszewicz 57-74. Oficjalne dane wskazują, że po gwałtownym zasileniu populacji Izraela przez diasporę z obszarów dawnego ZSRR nastąpił skokowy wzrost innowacyjności i technologii, w efekcie awans Izraela do ścisłej światowej czołówki. Analizowano ten fenomen i wnioski są o tyle oczywiste, co banalne, z grubsza tożsame z prezentowanymi przez autora. Państwo racjonalnie zarządzane potrafi i chce wykorzystywać i monetyzować potencjał własnych obywateli. Natomiast w państwach autorytarnych klientyzm, korupcja i propaganda mają prymat nad zasadami rynku, rozwojem i gospodarką. I powiedziałbym, ja jeszcze dodał od siebie, że nad merytoryką. Pomimo że na papierze wszystko świetnie wygląda i generalnie to niet analoga w Mirę, i faktycznie, no może poza Koreą Północną. Także myślę, że tutaj bardzo ciekawy ten wpis jest, taki bardzo wyważony, właśnie na takich wpisach bardzo mi zależy. Nawet niekoniecznie dlatego, że one potwierdzają tezy, które ja głoszę w tym materiale, ale są właśnie wyważone i można tak jakby z nimi na przykład dyskutować, można się na nich opierać. Mac Mac Macko z, Bogdan A, Ma Maćko z Bogdańca 192. Świetny materiał pokazuje, jak w soczewce degrengoladę w państwie Putina. Wiadomo, że bezzałogowa wieża to idiotyzm, no chyba że mówimy o następcy Abramsa czy naszym PL-01. Wówczas to oczywiście super pomysł i wizjonerski kierunek w rozwoju broni pancernej. A skoro ponabijał się już pan z ruskich. No więc mówię, nie nabijałem się z ruskich, podawałem to jako przykład, zresztą to był cytat, ja wszystko generalnie przetłumaczyłem z materiału. Rosyjskiego, to, to Rosjanie, dysydenci rosyjscy, którzy uzyskali kontakt z jakimiś ludźmi w przemyśle zbrojeniowym i właśnie te, ci ludzie im przekazali te rzeczy. Także to było, nie, nie było to nabijanie, tylko przekazywanie pewnych informacji, być może zupełnie niewiarygodnych, ale myślę, że, że jakieś tam ziarno prawdy w tym jest, no bo ten czołg Armata nie, nie walczy na froncie w Ukrainie. Ale jeden z komentarzy tłumaczy, dlaczego. Go nie walczy, bo jest tak super zrobiony, że Rosja trzyma go do bezpośredniej walki z NATO, dlatego nie chce ujawniać jego możliwości w, na, na froncie w Ukrainie, czy na froncie na Ukrainie. Także, okej, okay. yy, a skoro się pan już ponabijał z ruskich, to proponuję dla odmiany cykl materiałów, w którym będziemy mogli podziwiać działanie USA na podstawie wdrożenia rewolucyjnych niszczycieli Zumwalt, śmigłowców Comanche, Haubitz Crusader, nawet nie chce mi się wymieniać dalej. Może pan też zahaczyć o nasze podwórko i opisać jak sprawnie chcieliśmy wdrożyć Skorpiona i o wspomnianym PL-01, gdzie wspaniała organizacja wdrożenia projektu pozwoliła bardzo szybko obłożyć tekturą kadłu szwedzkiego BWP i wygładzenie tejże tektury szpachlówką. Tak, to ja tutaj nie przeczę, bo to jest mechanizm uniwersalny, on działa wszędzie, w Stanach Zjednoczonych również, w Polsce również, tylko prawdopodobnie mniej źle niż, niż w Rosji. Ale też przytoczę na ten temat za chwilę bardzo ciekawy cytat, jeszcze chyba bodajże sprzed 100 lat. Więc odpowiedziałem Maćkowi z Bogdańca. Dzięki za świetny komentarz. Ustosunkuję się do niego w specjalnym odcinku. Pozdrawiam. No i Maćko z Bogdańca pisze, aż nie mogę się doczekać. Próba udowodnienia, że armata to syf, a PL01, perspektywiczna konstrukcja, może być bardzo ciekawa. No, i to znowu tutaj Państwo wkładają to jest też takie, takie charakterystyczne, że ludzie. Wkładają, przypisują innym inne cechy, albo przypisują jak, 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 jakieś rzeczy, których ci ludzie nigdy w życiu nie powiedzieli. Ja nie mówię, że PL jest, PL01 PL to jest super perspektywiczna konstrukcja, rzecz karmata to jest syf. To wszystko może być tylko i wyłącznie zweryfikowane już na placu boju, na, w, 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 w warunkach realnej walki. Także inaczej się tego nie da porównać. Tak? Porównywanie na papierze to mamy w bardzo wielu domorosłych, Właśnie takich porówny, porównywaczy, których zresztą mogą Państwo właśnie znaleźć pod, w komentarzach pod. Odcinkiem 605. Także to, to nie była moja intencja i w ogóle nie, w ogóle nie wiem, jak można odczy, odczytać to, że ja uważam, że PL-01 jest perspektywiczną konstrukcją. Podobnie jak to, że Cumwalty, Comanche czy Crusadery to były świetne wdrożenia nowoczesnych wyrobów. Bo jeżeli przyzna Pan, że jednak nie, to jestem bardzo ciekaw, czym różni się ruski bardak od amerykańskiego wzorcowego zarządzania. Może być bardzo ciekawie. No i tutaj właśnie do tego ostatniego zdania to jest, takie, jest taki jeden z cytatów, który ja uważam, nawet nie wiem czy on nie, nie powinien stać na pierwszym miejscu, na pewno na pierwszym miejscu zrozumienia rzeczywistości. To jest, y, cytat pochodzi nawet nie wiem skąd. Y, rzeczywiście to może trochę błąd, może w opisie dodam to później. No ale właśnie, co do amerykańskiego wzorowego zarządzania, to zacytuję taki fragment dzieła, y, które mówi o Anglikach, którzy walczyli na Krymie w wojnie krymskiej. No i cytuję: Dostawy zawodziły. Higiena wołała o pomstę do nieba. Największym wrogiem były wówczas choroby. A głupotę dowództwa w armii brytyjskiej sprzedawano jeszcze wtedy stopnie oficerskie, uwiecznił w naiwności ducha ten Tennyson w wierszu szarża lekkiej brygady. I ostatnie zdanie tego cytatu. Ale u Rosjan było gorzej. I to jest właśnie kwintesencja tego postrzegania świata, że my ciągle patrzymy na świat jako Jakiś punkt docelowy, jakoś, jakieś superlatywy, i mówimy, że Xi, Xi tam ten Xi Xiaoping, to jest yy, yy, najlepszym przywódcą na świecie, że Putin jest najlepszym, że Trump jest najlepszym, że Biden jest najlepszym, i tak się dzielimy, a na wszystko trzeba patrzeć w sposób to, to wszystko są twory bardziej skomplikowane. Nie da się tego wytłumaczyć po prostu jednym czynnikiem, sprowadzając wszystko, że, wszystko do jednego, jedynego czynnika. Także Przypominam, dostawy zawodziły higiena wołała o pomstę do nieba, a głupota dowództwa brytyjskiego e, została uwieczniona w naiwności ducha przez Tennysona w wierszu szarża lekkiej brygady, ale proszę państwa, u Rosjan wtedy było jeszcze gorzej. Min. Shihou. A co nas znowu do knędzy interesują Rosjanie? Dlaczego Pana znowu cudza armata interesuje? Jak my, do niedawni potentaci ciężcy i elektromaszynowi, już nawet armat nie mamy, a skrabów się wypstrykaliśmy, jak słudzy narodu. Przypominam, że flagi narodowe na euro były w tkaniu tak skomplikowane, że sprowadzono je z Chin. Poczyta Pan, jak działa tak zwane państwo na przykładzie korwety Gawron. Pamięta pan stępkę za 14 milionów złotych osobiście, a uroczyście położono przez ówczesnego ministra finansów, niejakiego Morawieckiego juniora. Zdaje się, że na koniec projektu wystawiono ją na sprzedaż, sprzedaż za 140 tysięcy złotych, cena wywoławcza bez reszty promu, którego nie wybudowano. Chwilę później szczecińscy handlarze złomem otrzymali pismo z ofertą nabycia owych 62 ton złomu. TWU, promu, za sumę 120 tysięcy złotych lokostocznia. Biznesmeni z rządu RP3 i wersja 3, Build 8 REL, release 4 wydali 14 milionów złotych i planują zarobić na tym 120 tysięcy złotych. To znaczy, mają nadzieję tyle zarobić, bo to oferta wstępna. Kupujący może zechcieć ją i tak zbić. Policzy pan roi własnych przedsięwzięć? Czy przestanie się pastwić na tych fachowcach odbudowy armat? Bo to fachowcy, których my w PL już nie mamy, a ci pozostali są w ilościach śladowych i wieku przedemerytalnym. Świetny wpis. Oczywiście, jest on może kontrowersyjny, bo on nie jest w opozycji, tylko mówi, okej, okay, położyłeś, bracie, nie tu akcenty, gdzie, gdzie powinieneś. Bardzo panu dziękuję za to, bo w tym wpisie mamy również konkret, mamy właśnie tego całego Gawrona, i dokładnie wszystko jest pokazane, tak jakby krok po kroku, ile wyłożyli tych pieniędzy, ile na tym żeśmy stracili. Także bardzo to jest właśnie na tego, typu, na tego typu wpisach mi bardzo, bardzo zależy. A tak przy okazji dygresja na marginesie. Niejaki Morawiecki Junior dalej tutaj gra pierwsze skrzypce. Tak, uwalił, gdyby on pracował w firmie prywatnej, to po takim dealu to by z niej po prostu dawno wyleciał, o ile nie, nie musiałby spać. Wpłacać tych pieniędzy. Także tak to wygląda, proszę Państwa, ale oczywiście uroczyście, bo tutaj, jak Pan zauważył, e, kiedy sprowadzę osobiście, a uroczyście, no bo uroczyście, to wtedy właśnie kładąc tą wstępkę za te miliony złotych, to e, robił sobie, zbijał sobie kapitał polityczny, a ludzie dali się na to nabrać i dają się dalej nabierać. E, Marissa 43,91. W Polsce widzę wiele elementów z tego łańcucha. Projektów, planów, mistyfikacji i łapówkarstwa. Dokładnie tak. O tym zresztą mówił właśnie też poprzedni komentator. Także o to mi chodzi. To jest właśnie to trzeba, żeby to dostrzec. Przepraszam, żeby to dostrzec właśnie... Jak rządzący wykorzystują naszą naiwność, wykorzystują zjawisko naturalnej presji na wyzysk społeczny i po prostu ograbiają nas wszystkich z pieniędzy, naszych pieniędzy, zbijając na tym swój kapitał polityczny, wzbogacając samych siebie, no i prowadząc przy okazji kraj do ruiny. Dawid M. 51:30 czy finansując kulturę technologiczną dotacjami z UE nie ograniczamy innowacyjności? Jak Rosja, produkująca przedsiębiorstwami państwowymi, dotacje są w końcu wypłacane za pomysł, a nie po efekcie, np. Na, na podstawie prototypu. No i tutaj rzeczywiście te dotacje, to jest bardzo cenna uwaga, dotacje niszczą konkurencyjność. I yy, przeżyliśmy to w Polsce właśnie zaraz po transformacji ustrojowej. Przez 10 lat mieliśmy do czynienia z pełną Konkurencyjnością, potem się pojawiły takie instytucje jak PARP, zaczęły dofinansowywać, nagle się pojawili ludzie, którzy mieli pieniądze, którzy małpowali produkty, sprzedawali je pod swoimi markami. Także rzeczywiście dotacje niszczą konkurencyjność i one są. Tym ukrytym złem tego całego, nawet trudno to nazwać socjalizmu, ale właśnie tego, że rządzący wykorzystują te pieniądze, dając je pewnym osobom, żeby budować swoją, swój kapitał polityczny, swój marz, jacy to oni dobrzy, bo ludzie dających ludzi, yy, znaczy bo ludzie, postrzegają tych, którzy dają pieniądze, jako nie wiadomo, kogo. To też jest taka, no, może nie dziwna, może naturalna rzecz, ale różne punkty widzenia. To tutaj, to jest kolejna, kolejna grupa tematyczna. Janusz Stepaniak, 84, 28. Opierać się na danych od zdrajców, jakby nie było ojczyzny? Litości, człowieku, przecież oni żyją z pieniędzy obcych agencji wywiadowczych i będą mówić wszystko pod ich dyktando, aby nadal być sponsorowanymi. No i ja odpowiedziałem, panie Januszu, tych zdrajców jest bardzo dużo. Rozumiem, że pan uwielbiał w Jaruzela. No i odpowiedź: dużo, tak, proszę pana, dużo, bo ponad milion osób wyjechało z Rosji. Zresztą mówiliśmy o tym, że zasilili bardzo Izrael. To, to była informacja nie ode mnie, tylko od jednego z poprzednich komentatorów. No i popchnęli technologicznie Izrael do przodu, dlatego że Izrael chciał wykorzystać ich talenty, a nie zarobić tylko i wyłącznie na rozszarpywaniu pieniędzy publiczną. Także dużo. Pod darmową kasę zawsze stoi kolejka. Oczywiście tak i propagandyści, ja się tutaj z panem zgadzam, rzeczywiście można tak na to patrzeć, ale fakty są nieco inne. Tak jak mówię, armaty nie ma na froncie y, ukraińskim. Y, została wycofana. Poza tym y, silnik y, zastopował na paradzie zwycięstwa, bodajże w Moskwie, y, i wszyscy, znaczy. Y, tak jak mówiłem w odcinku 605, komentatorzy, nie komentatorzy, tylko sprawozdawcy mówili, że to było przewidziane, że to było w ramach takich ćwiczeń pokazowych i tak dalej, ale później rosyjscy dziennikarze jednak odkryli, że nie, że to była duża usterka techniczna. A co do generała, to tak, szanuję go, szczególnie porównując ze współczesnymi elitami politycznymi. No więc, jeżeli pan go szanuje, no to niech pan. Jedzie sobie do Korei Północnej, jeżeli pan lubi takich ludzi jak generał Jaruzelski, ale oczywiście zgadzam się, że obecne mm, elity polityczne to są po prostu byle jakie. Natomiast moja teza jest taka, że zarówno generał nie wiedział, co czyni, jak i te współczesne elity polityczne też nie wiedzą. Wszyscy wykorzystują tylko właśnie pewne charakterystyczne zjawiska zachodzące w społeczeństwach do osiągania własnych korzyści, no i udawania, że im zależy na narodzie, którym kierują. Kolejny punkt to informacje techniczne. Tutaj pochodzą od Bartka Sienkiewicza 7856. Armata nie jest nazwą czołgu. Armata to nazwa platformy, na której jest zbudowany czołg. Czołg nosi oznaczenie T14. Do rodziny Armata należą też T15 ciężki, wóz, ciężki bojowy wóz piechoty, T16 wóz zabezpieczenia technicznego. Oraz inne warianty były też planowane, i jak zwykle w przypadku Rosji i Związku Sowieckiego nic z nich nie wyszło. Koncept był dobry, ale wyszło jak zwykle. Normalna rzecz dla Rosji: wiele koncepcji mieli dobrych, ale z realizacją nie wychodziło, a Zachód te koncepcje wdrażał z sukcesem. Najważniejszy jest PowerPack, czyli silnik, przekładnia i resztę można olać silnik jest najtrudniejszym elementem. My w Polsce przykładowo robimy wszystko poza silnikiem. Działo mamy licencję na RH120. Opancerzenie też możemy spokojnie zrobić. Optoelektronika, SKO i reszta. Zobaczcie, jak świetna jest wieża ZSSW30 czy SKO Topaz w krabie. A co z silnikiem? Jedynie trzy państwa produkują sprawdzone i niezawodne silniki do czołgów o mocy 1500 koni mechanicznych i więcej. I wymienia USA z turbiną ATG 1500, Niemcy z MTU i Korea Południowa z Dusan. Tyle, koniec, kropka. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna informacja i właśnie na takich informacjach nam bardzo, bardzo zależy. To jest po prostu informacja techniczna, nie ma tu żadnych emocji, po prostu i tyle. Rosyjski silnik to porażka. Układ X wywodzący się z niezbyt udanego, przemysłowego, cywilnego silnika, który, którego zaletą jest niska masa i wymiary, ale aby na przykład wymienić wtryski w dolnych cylindrach, trzeba wyjąć cały silnik, bo 6 z 12 cylindrów jest na dole. Do tego silnik jest skomplikowany, a dokładając niską zawodność, mamy katastrofę. I najlepsze na koniec. Nie da się go zamienić na na przykład silnik 190, bo się nie mieści. Kolejnym problemem jest automat ładowania. Jak kiepskie są automaty rosyjskie, niech świadczy fakt, że amerykańska firma Parker Megit opracowała automat ładowania do czołgu Abrams, który mieści się całkowicie w powiększonej niszy wieży i ma pojemność 34 sztuk amunicji porównajcie to z rosyjską karuzelą zajmującą połowę przestrzeni w czołgu. Nawet koreański K2 ma automat, który ma 16 pocisków mieszczących się w odizolowanej niszy wieży, a zajmuje znacznie mniej miejsca. Do tego Oficjalna rosyjska telewizja w zeszłym roku pokazała propagandowy materiał, na którym przez przypadek widać było obraz z monitora podłączonego do kamery termowizyjnej celownika. I się okazało, że Rosjanie zastosowali cywilną kamerę termowizyjną, którą każdy z nas może kupić za niecałe tysiąc euro. Dodam, że ta kamera pochodzi z Chin. Dlatego zachodni eksperci nazywają T14 czołgiem z AliExpress, bo większa część optoelektroniki jest chińska i na dodatek z rynku cywilnego. Kolejna zabawna rzecz to beznadziejne umieszczanie zapasowych peryskopów. Aby z nich skorzystać, trzeba się unieść z siedzenia. Ogólnie T14 to czołg mem, propagandowa wydmuszka i jest doskonałym przykładem, że sama teoria nie wystarczy. Owszem, Koncepcja była naprawdę świetna, ale tradycyjnie dla Rosjan z wykonaniem coś nie pykło. I jest to typowe dla ustroju Rosji czy kleptokracji i dyktatury. I tutaj, też informacja, właśnie z tym AliExpressem okazało się, że już, już podczas wojny w Ukrainie, że yy, doszło do takiej afery. Że sprzęt łącznościowy, który był przedstawiany jako ósmy cud świata, opracowany przez laboratoria rosyjskie, został po prostu, kupi po prostu kupiony na AliExpressie za 8 dolarów, po czym sprzedany za, za sztukę za 240 dolarów właśnie państwu rosyjskiemu. Także to są znane, znane takie yy, przekręty, jakie były właśnie w Rosji robione. Yy, no i tutaj. Ten komentarz też to potwierdza. Teraz zagadnienie wolnego rynku. 000 Marcin. Niewidzialna ręka rynku? ha! przecież to kłamstwo. Myli się pan również w sprawie niewydolności państwa sterowanego centralnie. Przykład? Chiny. Ruskie, po prostu spartaczyli i tyle. No i... To jest dla mnie właśnie tyk, ty, taki typowy przykład skrajnego myślenia redu, redukcjonistycznego. Chiny, proszę pana, to się rozwijały za Teng Xiaopinga, a za Xi Jinpinga się po prostu zwijają. Taka jest moja ocena. Z czego ona wynika? Nie wiem, w Chinach nie byłem, ekspertów nie słucham, ale po prostu widzę, jakie mechanizmy były uruchomione przez Teng Xiaopinga i jak te mechanizmy są tłumione przez obecnego lidera Chin. Po prostu, jeżeli nie mamy. W miarę możliwości wolnej konkurencji, wolnego rynku, tu gdzie normalni ludzie mogą działać, mogą sprzedawać swoje innowacje, potem mogą budować własne firmy, to po prostu nigdy niczego dobrego nie będzie. Także Rosja i Związek Radziecki zawsze goniły zachód, zawsze kradły tam, jak opowiadają, byli pracownicy KGB, były specjalne oddziały, które sprowadzały nowinki techniczne z zachodu, przy czym tylko 20% tych nowinek technicznych było poddawane badaniu, bo po prostu na więcej, na zbadanie w 100%, 100 tych nowinek po prostu KGB nie miało czasu. To też, jeżeli ktoś wie jak działa państwo, no to skąd mieli wziąć fachowców, czy w KGB, które kształciło wywiadowców, mieli fachowców od techniki, no tylko takich, którzy się uczyli z podręczników, a nie takich, którzy pracowali w przemyśle. User QE6HY5CI4K. Przemysł zbrojeniowy w USA należy do rządu federalnego, który powierza zarząd poszczególnym fabrykam, prywatnym, poszczególnymi fabrykami prywatnym konsorcjum. System się sprawdza znakomicie, jak widać, branża państwowa, a konkurencja kwitnie. A gdyby powstała jakaś pokusa oszustwa lub nepotyzmu, można bez trudu wywalić zarząd fabryki i ogłosić przetarg na nowy. No i tutaj taka, taka informacja, otóż to, żeby była konkurencja, to wcale nie musi być to, że jakieś zakłady są państwowe czy prywatne, tylko muszą być spełnione warunki konkurencyjności. W ZSRR, w lotnictwie. Które się bardzo prężnie rozwijało i ro tworzyło rzeczywiście bardzo dobre e, maszyny latające, też była konkurencja pomiędzy biurami konstruktorskimi. Mimo, że były te wszystkie biura konstrukcyjne były państwowe, to konkurowały między sobą, e, chociażby właśnie o zamówienia e, od Stalina. Także no, wydaje mi się, że tutaj warto też spojrzeć z tego punktu widzenia. Szymon Z3326 Ciekawy wniosek na koniec faktycznie występuje takie zjawisko występuje ono jednak najwyraźniej w kulturach, w których unika się odpowiedzialności i szuka kozła ofiarnego. W kulturach azjatyckich rasy. Żółtej to niekoniecznie tak będzie wyglądało. Można też zadać sobie pytanie, czy taki SpaceX mógłby powstać na rynku, gdyby nie korzystał z wcześniejszego dorobku NASA. Sprawa zasadnicza opiera się o jakość twórców, która jak pan słusznie zauważył w systemie centralnie zarządzanym zawsze będzie dobierana na podstawie interesów władzy, a nie realnych kompetencji. Natomiast jeśli sprawa będzie rzeczą kluczową dla istnienia owej władzy, to może okazać się, że w takim systemie stworzone zostanie coś, co przewyższy sektor prywatny, bo nie będzie tu działało kryterium opłacalności projektu. Tak, no i tutaj, no, mówiąc to, co przed chwilą powiedziałem, że w ZCRR też była konkurencja, to jeszcze jedna taka moja myśl, że Amerykanie mają po prostu o wiele więcej fachowców, którzy działają w warunkach konkurencyjnych i oni się w tych warunkach kształcą, i oni mogą być do tego właśnie, do większych projektów państwowych wykorzystani. Oczywiście, że. Rozwój, na przykład NASA, spowodował dosyć duży rozwój technologiczny, i teraz z tego firmy korzystają. No, ale tak jak widzieliśmy, tak jak to było szczegółowo też w wielu miejscach omawiane, po prostu NASA, NASA stała się wielkim molochem, który pochłania państwowe pieniądze i w zasadzie przestał przynosić konkretne. Efekty. Też mówiliśmy o tym, o tym w pewnym odcinku, gdzie na nasa politycy zaczęli po prostu zarabiać, zlecając im takie, takie rozwiązania, które okazywały się ekonomicznie nieuzasadnione, natomiast były politycznie uzasadnione, bo dawano pracę jakimś tam zakładom, które były właśnie w danych stanach, które na tego człowieka miały głosować. Także tak to wyglądało. Hmm. Ja może bym w tym momencie już e, skończył, e, bo to już czas, że tak powiem, minął naszej, naszego, e, na, na, naszej tutaj z Państwem rozmowy. E, pociągnę temat w kolejnym odcinku QA. Bo rzeczywiście tych komentarzy było sporo i materiał był ciekawy. Natomiast to, co chciałbym właśnie zostawić Państwu w głowach po, po tej mojej rozmowie, to to, że wszystkie procesy społeczne są bardzo skomplikowane, nie można ich rozwiązywać stosując jedno rozwiązanie, na przykład, że wolny rynek wszystko załatwi, że bo wolny rynek ma też pewne elementy, które, które powodują, że zachowuje się w taki sposób cykliczny, że można by było tym jakoś, może, Lepiej sterować, no ale to już by było sterowanie, to już wtedy nie byłby wolny rynek. Na życie powinniśmy patrzeć przez pryzmat w bardzo wielu dylematów, które mają na to życie wpływ, a dylematy, tak jak już mówiłem, mają, jeżeli zastosujemy rozwiązanie A. To osiągniemy pewne korzyści, ale poniesiemy pewne straty. Jeżeli roz zastosujemy rozwiązanie B, to odniesiemy zupełnie innego rodzaju korzyści i poniesiemy innego rodzaju straty. Pomiędzy tymi możliwościami jest jakiś margines, możemy właśnie tym, tym żonglować. I tu to poszukiwanie tak zwanego optymalnego środka pomiędzy skrajnościami dylematu, to jest właśnie to, trzeba, czego trzeba szukać. Poza tym, nie mówmy o perfekcji przemysłu amerykańskiego, nie mówmy o tym, że przemysł rosyjski jest absolutnie do niczego, bo one są, jedne po prostu są mniej złe od innych, a to, który jest bardziej zły czy mniej zły, świadczy po prostu po tym, co te przemysły produkują. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.